Witam wszystkich, z tej strony ja, czyli Pan Bartosz i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Rolnik Mechanik. Dzisiaj będziemy sobie rozrzucali obornik. Przede wszystkim... Czekajcie, bo coś jest nie tak. O, dobra. Coś turmi nie chciał podnieść, ale już działa. Będziemy sobie ładowali oraz rozrzucali obornik. Rozrzutnik nie jest mój, jest... wypożyczony od sąsiada. Tam się dogadałem, że w zamian mu kiedyś zboże skoszę, bo kombajnu nie ma. Serio wysypałem poza burtę. No a on właśnie przy 30 jeździł ten rzutnik, więc 60 sobie spokojnie da radę z nim. Już zresztą wypróbowałem. Zrobiłem tutaj jeden raz. Przejechałem sobie. Tylko że wziąłem z tamtego gospodarstwa. Też mam na koncie 21 prawie tysięcy, bez 60. Nie wiem, czy mówić euro, czy złotych, możecie napisać. Dlatego że sprzedałem jeszcze trochę drzewa, wyciąłem tam oraz posprzedawałem. I tyle. Jeszcze mam do sprzedania zboże. Niedługo będziemy sobie musieli w końcu tą prasę zakupić. O, dobra. Też myślę nad zakupieniem czegoś podobnego, właśnie takiego podobnego rozrzutnika do tego, ale to się jeszcze zobaczy. Wydaje się bardzo fajny ten rozrzutnik, właśnie w sam raz do 60. Władkę mi idzie załadować, wiecie o co mi chodzi, o Boże. I fajnie to w miarę wygląda, pasuje, też ma odpowiednią moc i sobie 60 daje z nim w sam raz radę, ale nie wiem, czy nie kupię sobie czegoś jednak z pochodzenia naszych ulubionych sąsiadów, czyli Rosjan lub coś od Ameryki lub Niemczech, bo taki forsznit by na przykład był też spoko, tylko że oczywiście... Boję się, że 60 nie dałaby z nim rady, bo to jednak jest już gabarytowo spory rozrzutnik. Też myślę, że jak sobie już pozasiewamy, czy tam nawet przed siewami, już jak będzie, wiecie, pozaorywany i tak dalej, że może sobie zacznę remont 60, bo szczerze wam powiem, że no, Władek jest miał chyba niedawno remont. Widzicie, jak ładnie wygląda, się komponuje. A 60 trochę taka obdrapana. Trzeba ją poreperować. O. Ale jeszcze się okaże. Bo też chciałbym wtedy opony pozmieniać i tak dalej. Kabinę inną założyć i tym podobne. Więc trzeba by było już ją wtedy trochę jednak wykluczyć z prac polowych, a jeszcze jednak zostały nam orka i tak dalej, jeszcze ogólnie żniwa, nie, co ja gadam, została nam jeszcze orka i później kultywacja oraz siewy. Też chciałem tu użyć grubera, ale z racji, znaczy tego naszego kultywatora, ale że z racji, że idzie obornik, no to ten kultywator by to wszystko ściągał, więc w tym roku sobie niestety takiego czegoś nie zrobimy. O, nawet 60 odpalona. Pojedziemy sobie od tamtej strony. Trochę jest brudno, trzeba je wyczyścić w końcu. Myślę. Też będę chciał w tym sezonie zasieć kukurydzę. Postaram się dzisiaj nagrać z dwa odcinki, chociaż nic nie obiecuję, dlatego że później macie te odcinki raz na tydzień, to jest jednak trochę rzadko. Dobra, rzucę sobie jak najszybciej, bo tego obornika dużo jednak nie mam, a chcę sobie jak najwięcej tego pola rozwieść, chociaż myślę, że i tak zostanie na następny rok, jednak troszkę sobie zwolnię. O, tak tyle będę jeździł. Chociaż to dalej jest dużo. A chcę, żeby tego obornika jeszcze na wiosnę trochę zostało.
bo być może będę bawił się w jakieś buraczki czy coś tego typu. A wiecie, pod to lepiej dać się obornik. Tutaj poleci chyba zboże jeszcze w tym sezonie, bo na kukurydzę te pole mi się zbytnio nie nadaje, a kukurydzę zasieję na tamtym polu. O, w miarę to idzie. Strasznie na prawo rozrzuca ten rozrzutnik. No ale, łoba Boże. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Czekajcie. I teraz niedługo się w realu zacznie. Też składam powoli filmik na konkurs Copagraru, bo biorę udział. O ile wezmę ten udział jednak, bo jeszcze nie jestem w 100% pewny. Coś tam składam, ale nie wiem, czy to będzie zgłoszone. To zostaniecie poinformowani, jak na jednym, tak i na drugim kanale. No bo jednak miło by było, jakby udało się tam, nie mówię, że te czołowe miejsca, ale tak wiecie, w pierwszej dziesiątce, chociaż śmiem w to wątpić, bo trochę nie czuję tego filmu. Też trochę mało mam materiału, bo mam dużo materiału nagrywanego starą kamerą, a nie aparatem, a wiecie, nie chcę łączyć tych dwóch jakości, no bo tu, tam było HD, a w aparacie mam Full HD. Okej. Okay. Myślę, że sobie dwa rzutniczki rozrzucę i będzie koniec tego odcinka. Postaram się go wyrenderować na poniedziałek, chociaż no myślę, że się uda. Na poniedziałek go sobie wrzucę. Ale myślę, żeby, nie wiem, może z jakiejś innej serii, a nie tylko tą serię dręczyć, to coś się jeszcze nagra. Z polskiej wsi to nie, bo będzie praktycznie to samo. Może coś, jakiś taki luźniejszy odcinek sobie nagram z czegoś. No się jeszcze zobaczy. Muszę ogarnąć jakieś, czy są jakieś fajne mody. Jeżeli tak, to coś tam się nagra na środę. Bo chciałbym, żeby jednak te 2 do 3 odcinków tygodniowo się pojawiały. Częściej mi się nie uda na pewno. No bo jednak czasu nie ma. Nie będę kłamał, że się uczę, ale po prostu dopiero na 16:30 jestem w domu, wiecie. Zachodzisz do domu, zjadasz coś tam. Chcesz trochę obczaić tam na tych YouTubach, social mediach i tak dalej. Uczyć się nie uczę na razie, ale jakieś tam prac domowych w sumie też nie odrabiam. To nie wiem. Coś tam się robi. I tak już o tej 18, 19 można byłoby nagrać, ale się nie chce. I tak mija dzień. Też czasami coś tam muszę zrobić w gospodarstwie i tak dalej, to tym bardziej. No ale co? Dodamy sobie może hashtag, bo dawno nie było. Dodamy sobie hashtag śmierdziele. A tak. Tak o. Hashtag śmierdziele, a ja daję wam serduszko. Dobra. Chyba ostatni krokodyl. Więcej nie będę kładł. A jeszcze trochę się zmieść. Myślę, że tur do Władka to nawet dobry pomysł. Patrzcie, że nie mamy zablokowanej 60-tki, a jednak 60-tka to ten większy ciągnik. I kiedyś sobie sprzedamy Władka, to można będzie tura zostawić i przełożyć do właśnie Ursusa. Jeszcze sobie rozrzucę to i będę kończył. Gdzieś tutaj właśnie skończyłem. O. U mnie już w realu zboża posiane. Teraz jeszcze zostało jedno pole do orki i jedna taka mini łączka do skoszenia.
Jakbym miał GoPro, to bym nagrywał vloga Zorki, ale że na razie nie posiadam, to niestety nie będzie. Może jakiegoś live'a się odpali, na którym będę zbierał na te GoPro. Chociaż nie, na razie raczej wątpię. No, trochę już mamy nawiezionego. Jeszcze zrzutnik, ale to już sobie poza odcinkiem zrobię, bo chcę na poniedziałek ten film wyrenderować i coś może jeszcze się uda dzisiaj nagrać, więc tam nie będę przedłużał. Powiedziałbym, że żeby było 10 minut, to będę mógł sobie dodatkowe reklamy włączyć, ale jakoś o to nie dbam. Tak, może być i 9,99, a już się nie dociągam do tych 10. Dla mnie to tak nie ma sensu. Jest powyżej, no dobra, to jest. Nie ma, to nie ma. Nie ma co się tym przejmować. Sobie 60 daje radę w miarę. Chociaż nic nie mówię, ale na wiosnę będę chciał coś sobie zakupić nowego. Może jakiś ciągniczek się weźmie na testy. Wiecie, bierzesz niby na testy, robisz sobie te prace wiosenne, a później go oddajesz. Chodzi mi tu, żeby go wziąć jakiś na testy, tylko po to właśnie, żeby sobie zrobić, bo jak będę kupował, to i tak coś starszego, nie wiem, może jakiegoś MTZ-ka. Ale myślę, że najpierw bym chciał wyremontować 60 jeszcze w tym sezonie, bo nie prędko kupię właśnie ten nowy ciągnik. No co, ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Cześć, pa. Elo. Zostawcie subkę, łapkę w górę. Cześć.